Witam Was serdecznie w sobotę. Mam nadzieję, że dobrze mnie widać i dobrze mnie słychać, moi drodzy, i że się nadmiernie nie patrzę w podgląd jak narcyz. Ania do mnie pisze, więc oczywiście tutaj zaraz będziecie słychać takie pium, 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 bo wiecie, ona to ma tak trochę fiksa na moim punkcie. No, w każdym bądź razie chciałam Wam tylko powiedzieć tyle, że dzisiaj jest sobota. Ja jestem pasożytem, ponieważ w drugim tygodniu urlopu nie nagrałam ani jednego filmu dla Was. Cały czas leżałam, wyczyłam się i tyle. Tak. Także brawo ja i moja motywacja do pracy. Tak, super, nie? Mam taki syf na chacie, nic nie zrobiłam, po prostu nic. Miałam myć okna, ich nie umyłam, miałam ambitne plany i nic nie zrobiłam. Także brawo ja! No ale teraz już powstałam i biorę się za robotę. Oh no, ptak mi się wysrał na parapet. W swoim czasie. Malwinka jest za mała na takie rzeczy. Jeszcze nie wyrosła z pieluch. A kto ci powiedział, że za mała? Nie tu, od nasady, od drugiej strony. Dobra, weź tu ściśnij. Ja to robię, czy ty? Wyglądasz jak król lew. Czy tu nagrywasz? No. Co za dołniowa. Moi drodzy, tym razem Open Box Big Lossy będzie na vlogu i to na takim mega, słuchajcie, zamiksowanym vlogu z różnych dni, takich całkowicie randomowych, ale zaczynamy. Jest gazetka, magazyn Big Lossy i jest wywiad ze Zmalowaną. Bardzo fajny, który myślę, że jest dość motywujący dla tych osób, które zastanawiają się, czy zacząć z wizażem, makijażem lub każdym innym marzeniem. I dlatego, że nie mają do tego przygotowania merytorycznego, to polecam przeczytać ten wywiad, bo tutaj jest Zmalowana naprawdę zachęca do tego, żeby po prostu być kowalem własnego losu. Następnie mamy szampon ze Schwarzkopfa Omega Oil Repair Expert i myślę, że jeżeli on ma zawartość olejków, to będzie spoko dla wszystkich osób właśnie z przesuszonymi włosami, które potrzebują sobie je zregenerować. Ja go nie miałam, więc jestem bardzo ciekawa. Następnie mamy z firmy Compeed plastry na pęcherze, na piętę, które natychmiast uśmierają ból. Ja nie wiem, czy ja korzystałam już kiedyś z takich plastrów, ale też obczaję, zobaczę. Następnie olejek z Evre i olejek się nazywa Power Fruit, który jest nawilżającą specjalistyczną kuracją, dodziała dla wszystkich rodzajów cery, skóry i też olejki, to jest zawsze u mnie, wiecie, że to jest mega, mega zawsze na propsie, więc też sobie wypróbuję te olejki z Evre. Następnie mamy sól do kąpieli stóp, minerały z Morza Martwego, więc sobie też na pewno sprawdzę na stópki. I taka dość fajna rzecz to jest Daily Moisturizing Hand Mask, nawilżająca maska na dłonie z płatkami owsianymi. Ciekawe, ciekawe, takie rękawiczki to są. Ja słyszałam o takich maskach właśnie fajnych na stopy, ale na dłonie jeszcze nie miałam, więc zobaczymy. No i tak się prezentuje całe pudełeczko Big Lossy, jeżeli chodzi o miesiąc. Jaki miesiąc? Miesiąc sierpień czy lipiec? Już się troszeczkę pogubiłam. W każdym razie dajcie znać, czy któreś z tych produktów Wam przypadły do gustu i które byście wytestowały lub które miałyście i które uważacie, że powinnam wykorzystać w pierwszej kolejności. Dajcie znać. Chciałam Wam pokazać dwóch najlepszych przyjaciół domowego spa. I jest to oczywiście moje ulubione piwko smakowe z Summersby o smaku blackberry, czyli co? Czarna porzeczka? Poprawcie mnie, jeśli źle mówię. I oczywiście mój mały statywik, na którym stawiam telefonik i na którym później oglądam filmiki. I sobie leżę w pianie i jest zarąbiście.
Także dzisiaj taki oto, moi drodzy, relaksik w wannie. Moi drodzy, zaczynamy daily vloga z prawdziwego zdarzenia. Ja właśnie wracam z brwi, z których jestem jak zawsze mega zadowolona. I właśnie podjeżdżam na czerwone światło i będę do was gadać i będę wyglądać jak debil. Wszyscy się będą zastanawiać, co robię. Hehe. Jakby ktoś jeszcze miał wątpliwości co do tego, że moje paznokcie po hybrydach wcale nie są zrujnowane i wyglądają w miarę spoko, to właśnie teraz macie okazję to widzieć. Nie ma dramy i nie ma co tutaj mówić mi, że pora na odpoczynek, bo odpoczynku nie będzie. Nie będzie żadnego odpoczynku, dlatego że nie ma dramy. Jakby była drama, to nad odpoczynkiem bym się zastanowiła, a póki co, jak widać, dramy nie ma, więc skończmy już ten temat. I oczywiście odwieczny problem pod tytułem, jaki kolor sobie zrobić. Te niektóre mam podwracane, bo już mam ich mało i jakoś tak, no nie wiem, tak odruchowo to zrobiłam, że je odwróciłam do góry nogami, ale tu jest jeszcze właśnie kolor Sweet Pink. A tu pewnie biskuit i tak, biskuit i tu jest jeszcze pewnie pink marshmallows, tak, pink marshmallow. No i właśnie nie wiem, słuchajcie, no nie wiem. Moi drodzy, po długim namyśle postawiłam na Caribbean Sea od Semilaka. Tak, podjęłam decyzję męską albo i damską. I uczyniłam sobie taki kolor, który teraz jest dla was niewidoczny, bo się jakaś ciemność mi się tu zrobiła. Także tak to wygląda. Dajcie znać, czy wam się podoba taki manikir. Jeszcze się zdecydowałam jednak na letni, ponieważ jeszcze lato mamy. Troszeczkę, chwileczkę i tak jakoś jeszcze... Bo miałam rozkminę, dlatego że chciałam pierwotnie czerwone. Ale mówię, nie, jeszcze nie ten czas, bo to jeszcze jednak nie ma co przywoływać takiej jesieni. Więc postawiłam na właśnie taki kolorek. Dajcie znać, jak wam się podoba. Dzień dobry, soboto. Przemawia rozczochrany człowiek łóżkowy. Przed chwilą właśnie wstałam. Wyglądam trochę dziwnie, bo nie jestem pomalowana, a mam jakby zrobione brwi, ale to za zasługą pani Beaty, mojej brwiowej, która mi te brwi wczoraj uczyniła, więc mam brwi, a nie mam całej reszty. Uczyniłam też paznokcie, co wam albo pokazywałam, albo za chwilę pokażę w filmiku, w sensie w przebitkach. Dajcie znać, czy wy też tak macie, że jak, jeżeli sobie same robicie paznokcie, to że totalnie nie możecie się zdecydować na to, jaki zrobić sobie kolor, bo ja na przykład już dochodzę do takiej paranoi, że dosłownie po ściągnięciu starych hybryd z pół godziny siedzę i się patrzę jak po prostu debil w ten karton z tymi moimi lakierami i się cały czas zastanawiam, co tu by sobie dzisiaj zrobić. I zwykle jest tak, że muszę się kogoś zapytać, bo sama po prostu bym tak siedziała cały czas, tak sobie maluję, wiecie, jeden paznokieć, nie utwardzając go, i żeby sobie zobaczyć, na co mam tak naprawdę ochotę i nic. Więc wczoraj poszłam za namową tego, co wybrałby mój mąż, więc wybrałam sobie właśnie taki jeszcze pastelowy kolorek, no i sobie go zrobiłam, więc tak, to są życiowe problemy. Jaki nałożyć kolor na paznokcie? Nie jeden by chciał mieć takie problemy, co nie? YouTube obejrzane, więc pora wziąć się za robotę! Wiecie, która jest godzina? W pół do 12! Szczyt pasożytnictwa! Tak, właśnie. I się znowu patrzy w podgląd. Znowu się patrzysz w podgląd! Jesteś narcyzem! Nie gap się w ten podgląd! Ja uwielbiam takie soboty, powiem wam, uwielbiam takie soboty, kiedy nie muszę w ogóle się spinać, nie muszę się śpieszyć, a mam dzisiaj tyle rzeczy do zrobienia, ale co z tego? I chciałam wam pokazać jeszcze jedną rzecz na tle tej oto przezacnej kubki z praniem. I jest to Isanamen, jakkolwiek po niemiecku to dziwnie tutaj pisze, tak, jest to, moi drodzy, po prostu emulsja nawilżająca dla cery wrażliwej. I ja jakiś czas temu właśnie
używając, oczywiście kradnąc mojemu mężowi różne kosmetyki, które zresztą sama mu kupuję albo daję w prezencie, to podkradałam mu właśnie różne takie żelowe konsystencje i powiem Wam, że się świetnie sprawdzały pod makijaż. I to jest kolejna rzecz, która myślę, że się może sprawdzić, ponieważ ma również taką konsystencję bardzo lekką, szybko wchłaniającą się. I tu jest mój nowy paznokieć z naklejką z Allegro. Będziemy testować ten krem ogólnie. Do wyprania mam to, ale najpierw musi mi się chcieć iść do pralni. Do odkurzenia mam to, ale najpierw musi mi się chcieć wyciągnąć odkurzacz. Taka właśnie ze mnie perfekcyjna pani domu, która sprząta tylko wtedy, kiedy jej się chce. Ale to też jest niezwykle motywujące, ponieważ ja twierdzę, że nie można się do niczego zmuszać. Jeżeli ktoś ma potrzebę sobie tego paprocha z tej podłogi zlikwidować, to niech sobie go likwiduje. Nie można mieć spiny, jeżeli coś ciekawego miałoby się właśnie przydarzyć, jeżeli ktoś do mnie by właśnie przyszedł albo zadzwonił do mnie telefon, czy się gdzieś wybieram, to właśnie tak bym uczyniła. No chyba, że nie miałabym samochodu, żeby się gdzieś dostać. Ale chodzi mi o to, że mój plan po prostu powakacyjny jest taki no stress. Ja dotychczas byłam troszeczkę spętana w własnej obowiązkowości i postanowiłam troszeczkę się z tego wycofać, ale nie na zasadzie takiej, że nagle będę siedziała w syfie i udawała, że oho, oh, jestem wyluzowana, wspaniale, nic się nie dzieje, bo to nie o to chodzi, to jest też rzecz skrajna i niedobra. Ale stwierdziłam, że jeżeli na przykład nie mam perfekcyjnego porządku, a jest sobota i w sumie zwykle bym posprzątała, a nadarzyłaby się okazja, żeby nie wiem, gdzieś pojechać na weekend, na dwa dni czy cokolwiek, to uczynię właśnie rzecz numer dwa, bramka numer dwa. A nie rzecz klasyczna numer jeden, która po prostu jest taką troszeczkę niewolą, no bo umówmy się, ja nigdy nie mam takiego syfu, który by nie dawał mi żyć, więc no wiecie, tak, ja tutaj zachęcam zdecydowanie do tego, żeby troszeczkę to tak wypośrodkować. A teraz idę sprzątać, bo przecież mam taki bałagan, jak ja to przeżyję. Hipokrytka, no po prostu hipokrytka. No najpierw gada, że nie trzeba, a potem, że idzie. No, głupia jakaś jesteś, czy co? Dziś na obiad kuchnia serwuje węgierskie leczo w uszczerbionym talerzu. Ja uwielbiam leczo, mogłabym je jeść cały czas, tak jak i sałatkę grecką, i gołąbki, i schabowe, i jeszcze milion innych rzeczy, więc za chwilę będę jeść te oto leczo. Przepyszne, nieskromnie powiem, że leczo mi wychodzi po prostu zawsze mega, mega, mega dobre. Siostra mi przywiozła maliny. Siostra mi przywiozła maliny. Jej! I mówi tak, zrób sobie ciasto z tych malin. A ja tak na to patrzę. Myślę sobie, akurat na pewno by to doczekało zrobienia ciasta. Nie ma takiej w ogóle opcji. Nagrałam dla Was film i właśnie zobaczycie wkrótce o czym. Chciałam Wam pokazać, że nie mam dzisiaj sztucznych rzęs, co można śmiało mianować dniem jakiegoś święta narodowego czy jakiegokolwiek innego. Chciałam Wam też powiedzieć, że wczoraj byłam na brwiach i te brwi, które aktualnie widzicie, to są brwi w żaden sposób nie podrasowane przeze mnie. Są to brwi typowo zrobione przez, jak ja to nazywam potocznie, panią brewkę. Więc mi się bardzo podoba, jak Wam pokazuję już któryś raz z rzędu, ale naprawdę mało jest osób, które dobrze potrafią zrobić brwi, więc dlatego też tak zachwalam tą panią. Dzisiaj nagrywawszy stwierdziłam, że najwyższa pora pozbyć się tych włosów. Po prostu w ogóle stwierdzam, że to co mam teraz na głowie, to nawet to nie jest fryzura. W żaden sposób to do mnie nie pasuje i po prostu we wrześniu, kiedy pójdę do fryzjera, mam zamiar zrobić jakąś rewolucję, bo to co mam obecnie w ogóle mi się nie podoba, to się w żaden sposób nie układa, jak te włosy są rozpuszczone, to nie wygląda w ogóle, więc podjęłam taką decyzję, że zrobię coś radykalnego.
I przypuszczam, że pewnie będzie to grzywka, którą już kiedyś miałam, taką, która będzie szła od środka głowy. Grzywka. Miałam kiedyś grzywkę taką na prosto i pasuje mi taka grzywka, bez obaw. I po prostu, żeby te włosy były krótsze, nie wiem, gdzieś dotąd nawet. No może dotąd. No zobaczę, w każdym bądź razie ogólnie jest taki plan. I zobaczymy, czy będę miała odwagę go zrealizować. Chciałam też pokazać sukienkę, taką naprawdę zwykłą, totalnie bez żadnego szału. Sukienka ze sklepu internetowego WUBU. Gładka całkowicie błękitna, takie baby blue. Jeszcze mam drugą, taką tylko że różową. Ona tutaj jest taka trochę szersza, w biodrach taka luźniejsza. Ja tego typu proste kroje bardzo lubię. Prosto, ale fajnie. Nie zakończyłam swojego vloga wczoraj, bo całkowicie mi to wyleciało z głowy. Dzisiaj jest poniedziałek i mam rzęsy. Tak, przez weekend nie miałam ani w sobotę, ani w niedzielę, ale dzisiaj właśnie sobie założyłam, bo już się za nimi po prostu stęskniłam. Wiecie, że je uwielbiam. I ogólnie w związku z tym, że zapomniałam się wczoraj z Wami pożegnać, to teraz jest plan, żeby się pożegnać, ale zanim to zrobię, też Wam pokażę jedną rzecz. Ogólnie przyszła do mnie paczka z Indigo, właśnie z tutaj z wizerunkiem Natalii Siwiec na odwrocie z Metal Maniksami. Tutaj jest ta paczka już rozpakowana, tutaj jeszcze są waciki bezpyłowe, pilniki, sprzęty do nakładania Metal Maniksów i pyłków, patyczki, ręczniczek i tu jest lampka, ale co takiego istotniejszego, to tutaj cały ten zestaw zabawek i jest tutaj kolor witamin C, witamina C generalnie, tak ten kolor właśnie i ten mój paznokieć tak po części spiłowany, nie patrzcie na to, coś okropnego, on mi się po prostu uszkodził, więc tak, to jest jeden lakier. Kolejny lakier to jest kolor Cheek Nude, taki bardzo nudziakowy, a ten poprzedni jest taki bardzo jarzący, ale teraz Wam nie pokażę, bo nie mam wolnych rąk. Później jest kolor Ibiza Chill, który ja mam, więc no szkoda, że jest taki sam. I później już mamy tak Crystal Top Coat, który jest zmywalny, bo to jest istotne, że Indigo właśnie dzieli na zmywalne i niezmywalne. Potem mamy bazę proteinową, również zmywalną i powiem Wam, że miałam okazję używać już tych produktów, więc mogę powiedzieć, że spoko. I tutaj top, dry top bez przecierania, który niestety nie jest zmywalny i też ciężko się go troszeczkę ściąga, no ale można to jakoś przeżyć. Tutaj mamy jeszcze biały żel. Ja mam biały z Similaka, więc no tutaj no za bardzo się nie przyda. Kolejno tutaj mamy cleaner, w ogóle taki śmieszny mały z pędzelkiem. Chyba właśnie tylko do takich jakichś pojedynczych usuwania tego, co nam się na skórki wyleje. Następnie mamy też fioletowy, to jest primer. Acid Free bezkwasowy. Tutaj mamy Super Shine Effect Cleaner. Tutaj mamy aceton remover, który jest fioletowy i powiem Wam, że z tego co się dowiedziałam na kursie, to też są dwa kolory. Jeden właśnie ma w składzie oliwkę, a drugi jest taki bezoliwkowy, więc tym się one różnią. No i tutaj mamy już Metal Maniksy, jak albo znacie, albo nie znacie, nie wiem, jeden jest taki bardziej z drobinkami, a drugi zastyga na taki lustrzany efekt. Tutaj mamy złoty, dwa srebrne i taki zwykły pyłek. No i też jeszcze jest tutaj oliwka. Tu jest oliwka. I powiem Wam, że to ona jest akurat o zapachu Indigolicious, ale te wszystkie zapachy są tak totalnie boskie, że ja naprawdę mi to nie robi różnicy, czy mam Indigolicious, czy jakąkolwiek inną. Wszystkie te produkty pachną po prostu bosko, także tak to pięknie wygląda. Także dziękuję bardzo firmie Indigo za przesłanie mi tych perełek. No więc jak mogłyście widzieć, przyszły do mnie bardzo fajne produkty. Tutaj mnie coś w ogóle ugryzło w nocy. Wygląda to jak komar, ale mnie to nie swędzi. Więc takie rzeczy do mnie przyszły. Jestem bardzo zadowolona z tego, że będę mogła sobie to potestować. Też z tymi rzeczami, którymi miałam już do czynienia, no ale tak czy siak lepiej mieć troszeczkę więcej z nimi styczności, żeby móc je potestować troszeczkę dłużej. Więc to by się tak prezentowało. Koniecznie dajcie znać, czy Wy też miałybyście ochotę przetestować może jakieś produkty tej firmy. Jestem bardzo ciekawa, czy miałyście już z nimi do czynienia, czy może dopiero w ogóle się zastanawiacie nad tym, czy zakupić sobie hybrydy, czy nie. Ja, moje drogie dziewczyny, kończę tego vloga, w końcu kończę, żeby się z Wami normalnie po ludzku pożegnać.
i zabieram się za ogarnianie różnych innych rzeczy, w tym między innymi filmów dla Was, ponieważ udało mi się wczoraj nagrać bardzo fajne filmy i mam nadzieję, że spotkają się z Waszą aprobatą. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego vloga. Koniecznie dajcie kciuka do góry, jeżeli lubicie vlogi. I widzimy się w kolejnych vlogach, a ten był taki chaotyczny, wiem, ale mam nadzieję, że też takie lubicie. We're not an empty floor. You cannot sing it from the back no more. We're not an empty floor. You cannot sing it from the back no more. You cannot stay for me. You will not take for free. You cannot stay for